Wazylij Jagielczuk urodził się i żył w Dąbrowicy Małej, niewielkiej wiosce na Podlasiu. Z urodzenia był rolnikiem, urodził się w rodzinie rolniczej, ale zawód rolnika zupełnie mu nie odpowiadał, nie miał ku temu żadnych skłonności, umiejętności, a to, co kochał, to była sztuka, to była muzyka, to było malarstwo, które uprawiał. Jest projekt konserwacji 95 obiektów z kolekcji Wazylego Jagielczuka w Muzeum w Białej Podlaskiej. Są to obiekty na podłożu płóciennym i na podłożu papierowym. Dofinansowanie dostaliśmy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wsparcie Muzeów. Trzeba było poddać te obiekty konserwacji, bo po pierwsze spodziewamy się w przyszłym roku stałej wystawy Wazylego Jagielczuka. Chcieliśmy, żeby prezentowały się na tej wystawie jak najlepiej. Po drugie dlatego, że są dosyć często wypożyczane na zewnątrz do innych placówek muzealnych i niestety nie prezentowały się zbyt dobrze. No a po trzecie i najważniejsze, po prostu wymagały już tej konserwacji. Wynikało to z wcześniejszych warunków przechowywania, zanim te obiekty trafiły do muzeum, ale też z tego, że Wazylij Jagielczuk nie był artystą profesjonalnym, więc też nie dysponował profesjonalnymi materiałami, często nie miał też tej techniki jak artyści profesjonalni, nie było prawidłowo naciągnięte płótno, nie było prawidłowo krosno przygotowane i te obrazy bardzo mocno zaczęły się falować, co stanowiło ryzyko, że zacznie farba odpadać. No poza tym nie miało to po prostu też tej wartości ekspozycyjnej. Musimy jakoś szczególnie czuwać nad stanem obiektów, bo chodzi o to, żeby zachować je dla potomności. One mają przetrwać w zbiorach muzealnych nie tylko przez jedno pokolenie, ale nawet dziesiątki pokoleń. No i w tym roku udało nam się i naprawdę to jest dla nas ogromny sukces, ponieważ w tym programie Wspieranie działań muzealnych bierze udział kilkaset muzeów z całej Polski. Bogactwo malarstwa Wazylego Jagielczuka to jeden z wyróżników naszej bialskiej kultury i jeden z elementów, którymi istotnie jesteśmy zaznaczyć swoją kulturalną obecność na mapie Polski. To wspaniałe, że utworzymy stałą wystawę i tym samym będziemy dysponowali elementem przyciągającym uwagę odwiedzających. Ufajmy, że nie tylko z kraju, ale i całego świata. Wiadomo już, że w muzeach najważniejsze jest, żeby były tu najważniejsze stabilne warunki, że już nie oznacza się dokładnie, że mają być takie źwidełki, jeśli chodzi o wilgotność i o temperaturę, ale że mają to być stabilne warunki, żeby nie było takich rzeczy, na co jest bardzo wrażliwy głównie papier, że są duże zmiany temperaturowe, że wilgotność jest nagle podniesiona, czyli wszystko to, co w muzeum raczej się nie zdarzy, czyli na przykład to, że ktoś przechowuje coś w miejscu, które zostanie zalane, albo gdzie temperatura się zmienia, bo nie ma ogrzewania i tego typu rzeczy, to już im nie grozi. My ze swojej strony spowodowaliśmy, że te niebezpieczne czynniki wyeliminowaliśmy i możemy powiedzieć spokojnie, że one dosyć stabilnie się teraz zachowywały, bo też trzymaliśmy je przez pewien czas naszej pracowni i obserwowaliśmy. To jest taka ostatnia faza pracy, jednak ważna. I można powiedzieć, że one nie są reaktywne, jeżeli rzeczywiście mają stałe warunki, więc myślę, że wytrzymają sporo.